Witajcie kochani w kolejnym dniu ze mną. Dziś jest przepiękna pogoda, świeci słońce i jest naprawdę bardzo ciepło. I za momencik jadę po mojego gościa, którego na pewno zobaczycie. Madziczek! Hello! Dobry. Jest i zguba, mówię. My pojedziemy jeszcze do... Możemy jechać gdzie chcesz, tylko jedź. Pojedziemy jeszcze, wiesz gdzie, nie? No, jesteśmy. Jestem już w końcu. Słuchajcie, wysiadłem 20 minut temu. Nie. No, jakoś tak, 15 minut. To on chyba szybko jechał. Jechał szybko bardzo. No to jest właśnie dlatego, ja wyjechałam tak, jak wiedziałam, że on przyjeżdża. Ale ten, mówię, dobra, poczekam sobie, pozwiedzam do muzeum, pójdę, ale muzeum zamknięte i tak stoję. Ale jestem. Na muzeum pójdziemy. Przybyłam, słuchajcie, akurat trafiłam dzisiaj taką piękną pogodę, ja nie wiem, chyba ze Słupska przywiozą do Oli. Nie, nie, to tym razem jest pogoda ode mnie, Dobra. Jedziemy teraz nad rzekę, pokażę ci jak mierzę wodę. Dobra. O, idę, wy nie zobaczycie tak. Zobaczcie kochani, kto u mnie jest na śniadaniu. To nie ja. To ty. Madzik. No, pyszne śniadanie, naprawdę, bardzo dobre. Oj, tam prawie nic nie zjadłaś. No bo ja pomału jem. Ja dopiero tu z autobusu wysiadłam, ona już do mnie wymaga ode mnie, ja nie wiem. No nie chciałam, żebyś padła, wiesz. No ja wiem. Znaczy nie wiem, wiem. No to smacznego, jedz dalej. Dziękuję. Zobaczcie, jakie piękne śniadanko czekało na mnie u Oli. Jestem już u Oli, proszę. Znacie tą panią? Znacie na pewno. Piękne śniadanko, zobaczcie. Po prostu niamsiu. Hello! Hello! Idziemy na spacer, Gos? Idziemy do banku? Tak, idę ten obrabować bank z Olą. A tak naprawdę powiem ci, Ola, że ja naprawdę sobie dzień świetny wybrałam. Słuchajcie, jest tak pięknie, tak jak we wszystkich swoich filmikach pokazywałam, że jest pogoda okropna, to dzisiaj jest naprawdę cudownie. A co jeszcze? Coś chciałam jeszcze powiedzieć. Poczekaj, co chciałam powiedzieć? Że, aha, bo ja całą noc, wiecie, z Dowaśki odmawiałam, żeby była pogoda. Nie, wiadomo, pogoda miała być, więc to... No, ale no fajnie, udało się. I idziemy do banku i idziemy jeszcze w jedno miejsce, które wam pokażę, w którym Magda też nigdy nie była, więc... No, cieszę się ogromnie. Dobra, słuchajcie, na razie, pa. Pa! Magda, jak ci się podoba? Jest prześlicznie. Ogólnie jest, no, naprawdę słoneczko, pogoda piękna i no cóż chcieć więcej. Cóż chcieć więcej? Pogoda jest rewelacyjna. Jak ostatnio się widziałyśmy, to było okropnie, prawda? No, jest naprawdę. Jest ślicznie. Teraz idziemy do muzeum. Idę się muzealniczyć. Idziemy i zaraz na pewno wam pokażemy. No. Wiecie co, gdzieś mnie Ola zabrała i nie wiem gdzie. Idziemy do muzeum, w którym kustoszem był mój tata. Tylko teraz jest już na emeryturze. Ale idziemy, bo chciałabym Magdzie pokazać po prostu to muzeum. Jestem ciekawa. Ciekawa, ja uwielbiam muzea. Może coś mnie nie zachwycisz, ale zadziwisz. O! No nie wiem, czy cię zadziwię, no ale generalnie jak lubisz, no to idziemy dobra, zobaczyć. Dobra, wchodzimy. Tutaj tak będziemy chodzić. I się obracimy. O, obracamy się. Cyk, cyk, rozumiesz? Tu. Oprowadzasz mnie. Może kruk? Tak, gdzie jeszcze może nie będziemy oglądać, czy idziemy? O, bo chcę zobaczyć. Idź szybciej. A to takie małe jest muzeum, tak? Większe kiedyś było. Zobacz, jakie to ładne zdjęcie. O, fajnie. To ładnie narysowane jest. Mów, pokazuj. Ale cudownie, naprawdę. Ja już tutaj dawno nie byłam. Naprawdę dawno nie byłam. To są w ogóle jakieś zdjęcia, czy jest? Zatrzymaj się chwilę. Nie wiem, jakaś wystawa. A tu jest napisane, to Magdalena Książkiewicz. Małgorzata, przepraszam, Książkiewicz fotografowała. To nie jest jakaś autorka jakiegoś książki? A to każdy inny. Tutaj Marek Mierzejewski. Widzisz. Każdy, ale to ładnie jest. Ale masz ładny kolor włosów. Ładny. Ojej, on jest okropny. Mi się podoba. On taki ma... jest taki inny. Powiedz jaki jest. Możesz nazwać tego, możesz powiedzieć. Jak? No jak? No jaki jest? No jest inny. Ty to nagrywasz? No, cały czas. Jesteśmy na tle Orła Bielika. Który jest w naszym godle. Czyż nie pięknie się wtapiamy w tło?
Pamiątka. A jak? Byłam u Oli, byłam. Kupiłyśmy sobie bransoletki, to znaczy Magda dostają ode mnie w prezencie. I Magda, powiedz mi, z czym ci się kojarzą te bransoletki, bo mnie się kojarzą z Karoliną, nie wiem jak sobie. Karoliną ze stylizacji. No naprawdę. Z pozdrowieniami. Tak, z pozdrowieniami.